stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i błogosławił ich w dniu, w którym ich stworzył, nazwał ludźmi. Moi drodzy, tym słowem wyjętym z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 5 rozdziału 2 wersetu, pragnę was dziś w sobotę, 18 grudnia 2021 roku, przywitać. Sięgamy do prapoczątku. Pan Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę na swój wzór, na swoje podobieństwo i pobłogosławił ich. Człowiek, który jest pobłogosławiony, jest człowiekiem szczęśliwym, a więc Pan Bóg stworzył człowieka do tego, aby był szczęśliwym. Dlaczego więc tyle nieszczęścia wokół nas? Dlaczego może w naszym sercu tyle niespokojnych myśli, tyle niepokoju, tyle złego? Skoro zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, to powinniśmy być odzwierciedleniem naszego Ojca, który jest w niebie. A jednak tak nie jest. Jednak tego nie odczuwamy każdego dnia, ponieważ pierwsi ludzie upadli w grzechu. Kolejne pokolenia w tym grzechu brnęły, tonęły. I dopiero przyjście Mesjasza, tego, który wyzwolił z mocy grzechu, który pokonał nawet moce śmierci, spowodowało, że na powrót możemy być szczęśliwi, uwolnieni od naszych win, od naszej przeszłości, jeśli tylko za nią żałujemy i jeśli chcemy z Chrystusem kroczyć w przyszłość. No właśnie, i ten okres, który teraz przeżywamy, jutrzejsza, czwarta niedziela Adwentu, ma nam o tym przypominać. Jesteśmy uwolnieni od grzechów, od wszystkich błędów naszej przeszłości, od wszystkiego, co nie było dla nas chlubą, po to, aby móc być pobłogosławionym, czyli szczęśliwym w przyszłości. Czujemy się? Właśnie, zapytam po raz kolejny. Czujemy się w tym Adwencie szczęśliwymi? Czujemy się szczęśliwi w tym oczekiwaniu na kolejne przeżywanie przyjścia Chrystusa do naszych serc, do naszych kościołów, do naszych rodzin? Moi drodzy, wielu zapomniało o tym. Wielu ciągle idzie drogą bez Boga, bez poznania Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bez przygotowania się na to, co ma nastąpić. Wielu chce pocieszać się darami materialnymi, różnymi dobrami, którymi się otacza i uważać się za szczęśliwych. Ale doskonale wiemy, że bez pokoju w sercu, który przynosi Jezus Chrystus, nie jesteśmy w stanie być szczęśliwymi, być radosnymi i spełnionymi ludźmi. Dlatego w Księdze Judy, w 2 rozdziale czytamy: miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Poznaliście Chrystusa, na Chrystusa oczekujecie w drugim Adwencie. Dlatego bądźcie pełni miłosierdzia. Niech pokój i miłość będą waszym udziałem, nie małym udziałem, ale udziałem w obfitości. Czyli niech wasze serca, wasze ciała, wasze dusze będą przepełnione tymi darami, po to, abyście potrafili obdarzać innych. Możemy jeszcze wiele zmienić. Możemy jeszcze przed tymi świętami, pomimo okoliczności, które może nie sprzyjają naszemu szczęściu i radości, pozwolić, aby to, co duchowe, wzięło nas, podniosło i przeniosło w ten wymiar, który Bóg dla nas przygotował. Niech Pan Bóg każdego mężczyznę i każdą kobietę na tej ziemi pobłogosławi. Niech obdarzy ich miłością. Niech obdarzy miłością ich potomstwo. Niech przemawia do nas i nam błogosławi. Pomódźcie się ze mną. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci, że tak wspaniale nas stworzyłeś. Chociaż może patrząc w lustro nie zawsze uważamy się za najpiękniejszych czy najpiękniejsze, za najwspanialszych czy najwspanialsze, to jednak stworzeni zostaliśmy na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Nasze DNA pochodzi od Ciebie. Każda i każdy z nas otrzymał serce, które stworzone jest do kochania,
Otrzymał duszę, która stworzona jest do uwielbiania Ciebie. Otrzymał oczy do poznawania tego, co dla nas stworzyłeś. Dlatego wołamy i prosimy, dziś w ten sobotni poranek pobłogosław każdą i każdego z nas. Pobłogosław nasze rodziny, nasze dzieci. Pobłogosław tych, którymi nas obdarzyłeś i otoczyłeś. Spraw, abyśmy potrafili widzieć w Tobie miłość, odnajdywać w naszych sercach miłosierdzie, pokój i w obfitości tymi darami obdarzać innych. Prosimy Cię, przybądź do nas, pobłogosław ten dzień, wszystkie nasze aktywności, bądź i prowadź przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.